Wir wollen über zwei Worte nachdenken. Chcielibyśmy zastanowić się nad dwoma słowami. Und zwar über ich will. A mianowicie ja chcę. Wir haben viele Kinder hier. Mamy wśród nas wiele dzieci. Und wenn ein Kind zu den Eltern sagt, ich will, jeżeli jakieś dziecko mówi do swoich rodziców, ja chcę, was sagen dann die Eltern? Co wtedy rodzice odpowiadają? Das heißt, ich möchte. Wtedy mówią mu, na pewno masz na myśli, chciałbym. Das ist natürlich wichtig für die Erziehung. Naturalnie jest to bardzo ważne, aby to stosować w wychowaniu. Aber wenn wir über ich will in Bezug auf den Herrn Jesus nachdenken, ale jeżeli pomyślimy nad tym słowem ja chcę, które wypowiedział Pan Jezus, dann ist es eine große Gnade, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der einen Willen hat. To możemy stwierdzić, że to jest wielka łaska, że mamy do czynienia z wielkim Bogiem, który objawił nam swoją wolę. Was wären wir ohne Gottes Willen? Czym my by bylibyśmy, gdyby nie było tej Bożej woli? Es gibt Menschen auf dieser Erde, die haben keinen Willen. Są ludzie na tej ziemi, którzy nie mają swojej własnej woli. Das ist sehr schwierig. I wtedy ich życie jest bardzo trudne. Wenn sie nicht sagen, was sie wollen. Jeżeli oni nie potrafią określić się, co oni chcą. Aber wir wollen uns mit sieben Stellen beschäftigen, wo wir sehen, dass der Jesus gesagt hat, ich will. Ale chcielibyśmy zająć się siedmioma miejscami, w których będziemy oglądali, że Pan Jezus powiedział, ja chcę. Es spannt sich von der zurückliegenden Ewigkeit bis in die vor uns liegende Ewigkeit. A te słowa rozciągają się od tej przeszłej wieczności aż do tej przyszłej wieczności. Die erste Stelle möchte ich lesen aus 2. Mose 21. Pierwsze miejsce chciałbym przeczytać z drugiej księgi Mojżeszowej z 21 rozdziału. Und zwar Vers 5. A mianowicie 5 wiersz. Druga księga Mojżeszowa, 21 rozdział, 5 wiersz. Jeżeli niewolnik oświadczy wyraźnie, miłuję mojego Pana, moją żonę i moje dzieci i nie chcę wyjść na wolność. Wir haben hier den Herrn Jesus vor uns im Vorbild. Tutaj w obrazach oglądamy Pana Jezusa, der bereit war, auf diese Erde zu kommen. Jako tego, który był gotowy, aby przyjść tutaj na tą ziemię. Wenn der Jesus diesen Ausspruch nicht gemacht hätte, gdyby Pan Jezus właśnie nie uczynił tego, tej wypowiedzi, którą tutaj czytaliśmy, wir wären hoffnungslos verloren. Bylibyśmy beznadziejnie zgubionymi ludźmi. Aber der Jesus hat schon in der Ewigkeit gesagt, ich will gehen. Ale Pan Jezus już w tej przeszłej wieczności powiedział, ja chcę pójść. Beziehungsweise hier haben wir es negativ ausgedrückt, ich will nicht frei ausgehen. Tutaj mamy to wyrażone w tej formie negatywnej, że ja nie chcę wyjść na wolność. Der Jesus war die einzige Person, die frei war. Bo Pan Jezus był tą jedyną osobą, która w rzeczywistości była całkowicie wolną. Aber wir sehen hier die Liebe zu seinem Herrn. Ale tutaj oglądamy jego miłość do jego Pana. Das ist das Vorbild, ich liebe Gott, meinen Vater. Jest to obrazowo przedstawione, ja miłuję Boga, mojego Ojca. Meine Frau. Moją żonę. Das ist ein Bild auf die Versammlung. Która jest obrazem zgromadzenia dzisiejszego. Aber er liebt auch jede einzelne Person. Ale on miłuje też każdą pojedynczą osobę. Meine Kinder. Moje dzieci. Und weil er das vor Augen hatte, hat er gesagt, ich will nicht frei ausgehen. I mając to wszystko przed swoimi oczami, on mógł wypowiedzieć, ja nie chcę wyjść wolno. Wollen wir mehr, ihr habt es heute Morgen auch getan, darüber nachdenken, was das bedeutet hat.
Czy nie chcielibyśmy jeszcze więcej na ten temat rozmyślać, co z pewnością dzisiaj rano też wszyscy żeśmy czynili, co on w rzeczywistości uczynił? Macht es uns dankbar, dass wir wissen, er war bereit. To na pewno nas uczyni wdzięcznymi, gdy będziemy wiedzieć, że on był gotowy to uczynić. Wir gehen zu der zweiten Situation und jetzt in die Zeit. I teraz możemy przejść do drugiej sytuacji, a do, mianowicie do obecnych czasów. Was hat es bedeutet für den Herrn Jesus, den Willen Gottes zu tun? Co to oznaczało dla Pana Jezusa wykonać w pełni wolę Bożą? Und wir schauen zu Getsemane. I możemy teraz spojrzeć do ogrodu Getsemane. Eine Stelle aus dem Matthäus-Evangelium. I przeczytamy jedno miejsce z Ewangelii Mateusza. Kapitel 26, Vers 39. 26 rozdział, 39 wiersz. Ewangelia Mateusza. 26 rozdział, 39 wiersz. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Und aus Markus 14, i z Ewangelii Marka z 14 rozdziału, Vers 36. 36 wiersz. Marka 14 rozdział, 36 wiersz. I mówił: Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. Haben wir den Unterschied beim Lesen gesehen? Czy żeśmy zauważyli w czasie czytania tą różnicę? Der Jesus war bereit, den Willen Gottes zu tun. Pan Jezus był gotowy, aby wykonać wolę Bożą. Und er stellt die Art und Weise des Willen Gottes. On przedstawiał też i ten w samym sobie ten rodzaj woli Bożej. Gott zur Verfügung. I on siebie samego oddał Bogu do dyspozycji. Also was Gott will und wie Gott es will. A więc to oznacza, co Bóg sobie życzy i w jaki sposób sobie życzy, abym to wykonał. Da sehen wir auch im Vorbild für uns absoluten Gehorsam. I tutaj widzimy w jego osobie wspaniały przykład, wzorzec tego absolutnego posłuszeństwa. Was es für den Herrn Jesus bedeutet hat, nicht nur zu sagen, ich will gehen, sondern da zu sein in Getsemane. Co to oznaczało dla Pana Jezusa, żeby nie tylko powiedzieć, że ja chcę pójść, ale rzeczywiście, aby być do dyspozycji Bożej tam w ogrodzie Getsemane. Das bedeutete für ihn auch der Widerstand der Menschen. To oznaczało dla niego doświadczyć sprzeciwów ze strony ludzi. Das war das wie, das war schwer. I to właśnie było bardzo ciężką rzeczą dla niego. Aber der Jesus hatte nicht nur gesagt, ich will gehen. A Pan Jezus nie tylko powiedział, że ja chcę pójść, sondern er war auch hier auf dieser Erde. Ale hat bis zum Schluss. Ale on rzeczywiście był na tej ziemi i aż do samego końca den Willen Gottes getan. Wykonał tą wolę Bożą. Und das ist die wunderbare Voraussetzung, dass wir überhaupt etwas über Gott nachdenken können. To jest w ogóle ten cudowny warunek, abyśmy w ogóle mogli rozmyślać na temat tej woli Bożej. Und wir haben es schon oft vielleicht gesagt, aber wir wollen es immer wieder vor Augen haben. Z pewnością żeśmy już to często wypowiedzieli, ale chciejmy to ciągle na nowo sobie przywoływać przed nasze spojrzenia. Ohne den Herrn Jesus gibt es keine Segnung. Bez Pana Jezusa nie istniałoby żadne błogosławieństwo. Man kann Gott nicht nahen ohne den Herrn Jesus. Gdyż nie można przybliżyć się do Boga bez Pana Jezusa. Also wenn wir jetzt gesehen haben, der Jesus hat gesagt, ich will gehen. A więc jeżeli żeśmy widzieli to, że Pan Jezus powiedział, chcę pójść,
Der Jesus war auf dieser Erde und hat das Werk des Herrn Jesus zur das Werk Gottes zur Ausführung gebracht. I Pan Jezus był na tej ziemi i on to dzieło Boże rzeczywiście wykonał. Dann wollen wir jetzt als drittes sehen, dass es ein Ich will des Heilands gibt. To chcielibyśmy też i jako trzecią rzecz oglądać, że istnieje coś takiego, ja chcę, ale wypowiedziane ze strony Zbawiciela. Ich denke an Markus 1. Myślę teraz o wierszu z Ewangelii Marka z pierwszego rozdziału. Vielleicht können wir lesen von Vers 40 bis 42. Przeczytamy wiersz od 40 do 42. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział. I przyszedł do niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do niego: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast zszedł z niego trąd i został oczyszczony. Der Aussatz ist in der Bibel ein Bild von der Sünde. Trąd w Biblii jest zawsze obrazem grzechu. Und jeder, der heute hier ist, ist ein Sünder. I każdy, który tutaj w tej sali dzisiaj siedzi, jest grzesznikiem. Ist uns das allen bewusst? Czy jesteśmy tego wszyscy świadomi? Und wenn uns dies bewusst ist, dann brauchen wir einen Heiland. I jeżeli rzeczywiście sobie to uświadamiamy, to wtedy okazuje się, że potrzebujemy Zbawiciela. Und wie groß ist es, dass der Herr Jesus uns zuruft: ich will. I jakże to jest wielką rzeczą, że Pan Jezus do nas również zawołał: ja chcę. Sei gereinigt. I bądź oczyszczony. Ist noch jemand hier, der nicht weiß, dass seine Sünden vergeben sind? Czy może jeszcze dzisiaj na tej sali jest ktoś taki, który nie wie, że jego grzechy zostały oczyszczone? Wir haben gesehen, Gott, der Jesus hat durch der Jesus, Gott hat durch den Herrn Jesus alles gut gemacht. Myśmy już to oglądali, że Bóg przez osobę Pana Jezusa już wszystko dobrze uczynił. Aber es ist nicht eine Allversöhnung. Ale nie istnieje coś takiego jak zbawienie automatyczne dla wszystkich ludzi. Sondern jeder muss persönlich das Werk des Herrn Jesus in Anspruch nehmen. Ale każdy musi dla siebie osobiście skorzystać z tego dzieła Pana Jezusa. Und das ist hier eine wunderbare Illustration einer Bekehrung. I to jest tutaj cudowna ilustracja nawrócenia się człowieka. Ein Aussätziger kommt zu dem Herrn Jesus. Człowiek trędowaty przychodzi do Pana Jezusa. Und wenn noch jemand hier ist, dann komm zu dem Herrn Jesus. A jeśli w tej sali jeszcze ktoś jest taki, to niech przyjdzie do Pana Jezusa. Was ist die Reaktion des Herrn Jesus? I jaką tu oglądamy reakcję Pana Jezusa? Er ist innerlich bewegt. Czytamy, że on wewnętrznie się wzruszył. Es ist ihm nicht egal, wenn ein Sünder zum Herrn Jesus kommt. Bo to nie jest dla niego rzeczą obojętną, jeżeli do niego przychodzi grzesznik. Sondern er freut sich darüber. Ale on zawsze się z tego ucieszy. Und er sagt: ich will, sei gereinigt. I on mówi do niego: ja chcę, bądź oczyszczony. Aber die große Frage ist: willst du auch? Ale powstaje teraz bardzo wielkie pytanie: czy ty rzeczywiście też chcesz? Vielleicht sagst du morgen. Może ty odpowiesz: jutro. Später. Później. Aber das ist nicht die Antwort, die Gott wünscht. Ale wiedz, że to nie jest odpowiedź, którą by sobie życzył Bóg. Heute. Dzisiaj. Weil wir wissen überhaupt nicht, ob wir morgen noch leben. Dlatego, że my dzisiaj nie wiemy, czy jutro jeszcze będziemy żyli. Wenn wir vielleicht leben, haben wir aber vielleicht keine Chance mehr. Może będziemy żyli, ale może się tak zdarzyć, że żyjąc nie będziemy już mieli szansy, aby przyjść do Boga. Deswegen ist es so wichtig, heute, wenn wir diese Stimme hören. I dlatego jest to tak bardzo ważne dzisiaj, jeśli słyszysz głos Jego. Dass wir eine Antwort geben in unserem Herzen. Daj odpowiedź płynącą z twojego serca. Wenn wir keine Antwort haben, jeżeli nie mamy takiej odpowiedzi,
dann sind die nächsten Stellen, die wir jetzt aufschlagen, to też i te następne miejsca, które teraz będziemy otwierać, nicht für dich. To nie są skierowane do ciebie. Zuerst ist es wichtig, zu dem Herrn Jesus zu kommen als Sünder. Bo najpierw rzeczą jest najważniejszą, aby przyjść do Pana Jezusa jako grzesznik. Sonst gibt es keine Zukunft für dich. Więc inaczej nie będzie dla ciebie żadnej przyszłości. Aber alle, die zu dem Herrn Jesus gekommen sind, ale wszyscy ci, którzy przyszli już do Pana Jezusa, dürfen jetzt weitersehen, was er will. Mogą teraz oglądać to, co on dalej sobie życzy. Ich denke an eine albo co chce, dokładnie mówiąc. An die vierte Stelle in Hezekiel. I czwarte miejsce chciałbym teraz przeczytać z księgi proroka Ezechiela. Kapitel 34. 34 rozdział. Und zwar finden wir es dort einige Male. A tu w tym rozdziale to znajdujemy kilkakrotnie zapisane Ezechiela 34 rozdział. Zuerst Vers 11. Najpierw przeczytamy 11 wiersz. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. Wir finden dort, ich will nach meinen Schafen fragen. Tutaj znajdujemy to pytanie, tak w oryginale jest ono przedstawione, nasze tłumaczenie tak nie za bardzo to oddaje. Ja chcę zatroszczyć się o moje owce. Welch ein Ausdruck, meine Schafe. Jakież to jest wspaniałe wyrażenie, moje owce. Vielleicht ist hier jemand, der sagt zu mir, das sind meine Kinder. Może ktoś powie do mnie, że to przecież są moje dzieci. Aber in dem Bewusstsein zu leben, ein Schaf des Herrn Jesus zu sein, mein Schaf. Ale właśnie o to chodzi, aby żyć w tej świadomości, że się jest owieczką Pana Jezusa i on mówi moje owce. Aber noch einmal, es ist wichtig, nicht ein Schaf zu sein, sondern mein Schaf zu sein. Jest to rzeczą bardzo ważną, aby nie być jakąś owieczką, tylko aby móc powiedzieć moja owieczka, żeby Pan Jezus mógł o tobie powiedzieć moja owieczka. Und dazu ist es nötig, dass wir uns bekehren. I aby tak się stało, to rzeczą jest nieodzowną, abyśmy się najpierw nawrócili. Dann fragt der Jesus nach dir. Wtedy dopiero Pan Jezus będzie pytał o ciebie. Er kennt alle deine Umstände, er weiß, wo du lebst, wie es dir geht. On zna wszystkie okoliczności twojego życia, jak i gdzie ty żyjesz. Welch ein Bewusstsein, der Herr Jesus interessiert sich für mich. Jakaż to jest wspaniała świadomość tego, że Pan Jezus interesuje się tobą. Vielleicht denkst du, auf dieser Erde interessiert sich niemand für mich. Może ty myślisz w swoim życiu, na tej ziemi nikt się moją osobą nie interesuje. Ich bin unbekannt. Jestem nieznanym. Ich bin nur ein kleines Licht. Jestem tylko takim małym światełkiem. Aber welch ein großartiger Gedanke, der Herr Jesus hat Interesse an dir. Ale jakaż to jest wspaniała myśl, Pan Jezus interesuje się tobą. In Vers 15 geht es weiter und Vers 16. Dalej to jest pociągnięte w 15 i 16 wierszu. Ja sam będę pas moje owce i ja sam ułożę je na ich legowisku, mówi Wszechmocny Pan. Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł i będę pasł sprawiedliwie. Wenn der Jesus dein Heiland ist, dann ist er auch dein Hirte. Jeżeli Pan Jezus jest twoim zbawicielem, to też i on automatycznie jest twoim pasterzem. Und er sagt dir einige Male, ich will etwas für die Schafe. I on tu w tych wierszach kilkakrotnie to podkreśla, ja chcę coś, co by było dla moich owiec. Und im Grundtext sehen wir, dass das Ich
betont ist. A w oryginalnym tekście tej księgi Ezechiela jest to słowo ja bardzo podkreślone. Es ist nämlich sehr entscheidend, wer etwas will. To właśnie jest rzeczą decydującą, kto jest tym, który mówi ja chcę. Wir können alle große Wünsche haben. Bo my wszyscy możemy mieć wielkie życzenia. Aber wir können sie nicht erfüllen, weil wir haben keine Kraft. Ale my nie możemy ich wszystkich spełnić, bo nie mamy do tego odpowiedniej mocy. In Ruth finden wir Boas vorgestellt. W księdze Ruth mamy zobrazowanego Boaza. Und Boas heißt, in ihm ist Stärke. A to imię Boas tłumaczy się, w nim jest moc. Und dort heißt es dann, er vermag. A potem jest o nim napisane, że on jest w stanie. Das bedeutet, er kann etwas. To oznacza, że on potrafi dokonać tego. Und das ist jetzt sehr wichtig auch für unser Leben. I to jest właśnie bardzo ważne również dla naszego życia. Wir haben es mit dem zu tun, der etwas vermag. Bo my mamy do czynienia z kimś takim, który jest w stanie coś uczynić. Und er sagt hier, er möchte weiden. I on mówi teraz, ja chcę ich paść. Ich will lagern. Ja chcę ich ułożyć. Ich will suchen, verbinden, stärken. Ja chcę szukać, ja chcę wzmocnić. Was für wunderbare Eigenschaften für die Schafe. Jakież cudowne to są właściwości dla tych owiec. Manchmal sagen die Menschen, wenn wir über den Glauben sprechen, czasami ludzie mówią, jeżeli do nich mówimy o naszej wierze, ich hoffe, dass ich irgendwo einen kleinen Platz im Himmel bekomme. Ja mam nadzieję, że kiedyś otrzymam malutkie miejsce w niebie. Aber wir sehen, das ist nicht die Art und Weise Gottes. Ale my możemy to zobaczyć, że to nie jest sposób wyrażania się ze strony Boga. Er möchte nicht, dass wir warten, bis wir in den Himmel kommen. On nie chce w ogóle czekać, abyśmy czekali aż do tego momentu, gdy przyjdziemy do nieba. Wir kommen gleich noch in die Zukunft. My zaraz będziemy mówili o przyszłości. Wir haben keine Souterrain-Wohnung im Keller. My nie mamy jakiegoś mieszkania przyrzeczonego, które byłoby suteryną w piwnicy. Nein, wir haben schon jetzt eine wunderbare Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, unserem Hirten. Nie, my już teraz mamy cudowną społeczność z Panem Jezusem, naszym pasterzem. Weiden spricht von Speise geben. Paść owce to oznacza darować im pożywienie. Lesen wir die Bibel? Czy my czytamy Biblię? Das ist unsere Speise. Bo ona jest dla nas tym pokarmem naszym. Und er sagt, ich will weiden. A on mówi, ja chcę ich paść. Wir haben ein wunderbares Bild in Markus Kapitel 6, wo die Volksmenge hungrig war. Cudowny obraz tego znajdujemy opisany w Ewangelii Marka w 6 rozdziale, gdy tłum ludzi stał przed Panem Jezusem, a wszyscy byli głodni. Bevor er ihnen Speise gibt, sagt er, sie sollen alle lagern. I tam czytamy takie słowa, zanim ja dam im pożywienie, to niech oni wszyscy się ułożą wygodnie na trawie. Und das ist wichtig, wenn wir Weide bekommen, dass wir zuerst lagern. To jest bardzo ważne, zanim my otrzymamy tą niwę zieloną, to my najpierw musimy się ułożyć. Das Wort Gottes ist kein fast food. Bo Słowo Boże to nie jest posiłek, który spożywany jest w pośpiechu, jak my to znamy, fast food. Wir müssen zur Ruhe kommen, lagern und dann möchte er uns Weide geben. A my musimy się uspokoić, musimy się ułożyć i wtedy on chce nam darować paszę. Das ist sehr wichtig. To jest bardzo ważne. Das Handy ist an, der Computer ist an. Jakże często komórka jest załączona, komputer jest załączony. Vielleicht sogar Musik. Może nawet i rozbrzmiewa z głośników muzyka. Alles können wir nicht gebrauchen, um Weide zu finden. Tych rzeczy naprawdę nie potrzebujemy, aby znaleźć pastwisko. Wir müssen zur Ruhe kommen.
Musimy najpierw się uspokoić. Wir können mit Gebet beginnen. My dobrze zrobimy, jeżeli rozpoczniemy od modlitwy. Wir sehen, er will. My to oglądamy. On chce nam dać. Aber was ist unser Wille? Ale jaka w tym względzie jest nasza wola? Ein Kind wird gefüttert, egal ob es Hunger hat oder nicht. Dziecko zawsze jest karmione, niezależnie od tego, czy krzyczy za pokarmem, czy nie. Aber wir sind keine Babys. Ale my przecież nie jesteśmy niemowlętami. Wir können selber, ich sage einmal, zum Kühlschrank Gottes gehen. My sami potrafimy przecież podejść, obrazowo mówiąc, do tej lodówki z jedzeniem Bożym. Und diesen Kühlschrank öffnen und nehmen, was wir wollen. I otworzyć tą lodówkę i z niej wyjąć to, co my chcielibyśmy. Aber der Kühlschrank ist voll. Ale ta lodówka, wiedzmy, zawsze jest pełna. Wir brauchen nicht unterernährt sein. My nie potrzebujemy cierpieć niedożywienia. Und so wollen wir uns neu freuen darüber, dass wir einen Hirten haben, der uns Nahrung geben will. I dlatego chcielibyśmy ciągle na nowo się z tego cieszyć, że mamy takiego pasterza, który chce nam darować pożywienie. Aber er weiß auch, der Hirte, dass wir durch eine böse Welt gehen. Ale ten pasterz też wie o tym, że idziemy też przez zły świat. Er sagt, hier gibt es versprengte Schafe. I on mówi, że też i są takie owce, które są rozproszone. Hier gibt es verletzte Schafe. Że i w tym świecie są owce, które są zranione. Aber wie groß, er möchte suchen, er möchte verbinden, heilen. Ale jakież to jest wspaniałe. On chce takie właśnie poszukiwać. On chce takie opatrywać. On chce takie uleczyć. Und dann sagt er auch, das Kranke will ich stärken. A do tego jeszcze dodaje, a chore wzmocnię. Wenn bei uns etwas nicht gut funktioniert, dann wird es weggeschmissen. Jeżeli jakaś rzecz nam nie funkcjonuje w naszym gospodarstwie, to z reguły jest wyrzucana. Wir kaufen lieber neu. I z chęcią kupujemy rzecz nową. Aber stellt euch vor, wenn der Jesus so mit uns gehen würde. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że Pan Jezus z nami by się w ten sam sposób obszedł. Nein, er hat einen großen Preis bezahlt. Ale nie, on zapłacił przecież za nas tak wielką cenę. Und so ist unser Hirte da, um uns zu helfen. I dlatego jest właśnie do naszej dyspozycji ten pasterz, który chce nam pomóc. Dann wollen wir als nächstes sehen, dass der Jesus auch als Herr zu uns Knechten einen Willen hat. Ale również też chcielibyśmy i to oglądać, że Pan Jezus jako Pan w stosunku do nas, sług, wyraża swoją wolę, ja chcę. Wir sind seine Knechte und er ist unser Herr. My jesteśmy jego sługami, a on jest naszym Panem. Was möchte er von uns? A więc czego on sobie życzy od nas? Ich möchte dazu vier Stellen vorstellen. Ja chciałbym przedstawić w tym temacie cztery miejsca. Also, wir sind jetzt an dem fünften Punkt. A więc doszliśmy teraz do tego piątego punktu. Wir haben schon gesehen, der Jesus hat gesagt, ich will. Myśmy już to oglądali, Pan Jezus powiedział, ja chcę. Zweitens, der Jesus hat den Willen Gottes ausgeführt. Po drugie, myśmy oglądali, że Pan Jezus wypełnił wolę Bożą. Drittens, er ist unser Heiland. Po trzecie, że On jest naszym Zbawicielem. Viertens, er ist unser Hirte. Po czwarte, że On jest naszym pasterzem. Und jetzt sehen wir, er ist unser Herr. A teraz będziemy go oglądali jako tego, który jest naszym Panem. Und wir sind seine Knechte. A my jesteśmy jego sługami, a Słowo Boże też i tutaj w tym miejscu to wyraża bardzo często jego niewolnikami w takim stanowisku. Was möchte er von den Knechten? A więc co Pan sobie życzy od swoich sług? Mateusz 12, vers 7. Przeczytajmy sobie Mateusza z 12 rozdziału, 7 wiersz. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 7 wiersz. Der eine Satz, ich will Barmherzigkeit. W połowie tego wiersza przeczytamy dwa słowa. Miłosierdzia chcę. Das ist schwer, oder? To jest trudne, nieprawdaż? Als unser Herr sagt er zu dir als Knecht, ich will Barmherzigkeit. Jako nasz Pan, on mówi do ciebie jako do swojego sługi, chcę miłosierdzia.
Und wie können wir barmherzig sein als seine Knechte? W jaki sposób my możemy być miłosiernymi jako jego słudzy? Wenn wir mehr in dem Leben, was uns an Barmherzigkeit empfangen worden ist. Jeżeli bardziej będziemy żyli świadomi tego wszystkiego, jakiego wielkiego miłosierdzia myśmy doświadczyli. Wenn wir harte Knechte sind, jeżeli jesteśmy twardymi sługami, dann haben wir vergessen, to wtedy zapominamy, woher wir kommen. Skąd my pochodzimy. Wollen wir uns neu zurufen lassen? Es ist eine große Gnade, Knechte des Herrn Jesus zu sein. Czy nie chcielibyśmy to na nowo sobie uświadomić, że to jest dla nas wielką łaską, że w ogóle możemy być sługami Pana Jezusa? Aber ein Knecht soll sein wie sein Herr. Ale sługa ma być tak sam, taki sam jak jego Pan. Und der Herr Jesus war barmherzig. A Pan Jezus był zawsze miłosierny. Der Jesus ist barmherzig. I Pan Jezus dalej jest miłosierny. Was bedeutet das? Co to oznacza? Es ist ganz einfach. Herz und Elend sind die beiden Worte. Jest to bardzo proste. Tutaj mamy w tym słowie zobrazowane jego serce i jego miłość. Und so wollen wir ein Herz für die Situation des anderen haben. I dlatego to oznacza, że i my powinniśmy mieć serce otwarte na sytuację wszystkich pozostałych wokoło nas. Das ist ein wunderbares Kennzeichen eines Knechtes. Jest to naprawdę cudowna cecha sługi. Und Gott, der Jesus sagt nicht, versuche einmal. A Pan Jezus nie mówi do ciebie, spróbuj to, tego. Sondern ich will. Nie, Pan Jezus mówi do ciebie, ja chcę, żebyś był miłosierny. Eine zweite Stelle aus Johannes 21. Drugie miejsce z Ewangelii Jana z 21 rozdziału. Johannes 21, Vers 21 und 22. Jana 21 rozdział, wiersz 21, 22. A Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym? Rzecze mu Jezus: a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Ein Knecht ist immer sehr interessiert, was der andere Knecht macht. Sługa jest tym zainteresowany, co robi drugi sługa. Ich versuche das an einem einfachen Beispiel klar zu machen. I spróbuję to przedstawić na bardzo prostym przykładzie. Manchmal müssen die Kinder auch schon einmal zu Hause etwas helfen, oder? Czasami dzieci muszą w naszych domach pomagać, nieprawdaż? Das ist gut. I dobrze, jeżeli tak jest. Aber wenn die Mutter zu einem Kind sagt, kannst du mir helfen, die Spülmaschine auszuräumen oder den Tisch zu decken? A więc jeżeli mamusia powie do jednego dziecka, czy mógłbyś mi pomóc wyciągnąć naczynia ze zmywarki albo na przykład nakryć do stołu? Was ist die erste Frage? To jakie słyszy pierwsze pytanie? Warum muss meine Schwester oder mein Bruder nicht helfen? Dlaczego nie ma pomóc ci mój brat albo moja siostra? Ich habe schon dreimal den Tisch gedeckt. A ja już przecież trzykrotnie stół nakrywałem. Aber mein Bruder erst einmal. A mój brat dopiero jeden raz. Jetzt muss erst einmal oder zweimal, dann kann ich auch wieder. Niech on teraz to zrobi dwa albo trzy razy, a potem dopiero ja. Und da sehen wir, auch wenn wir erwachsen sind, sind wir oft wie Kinder. I po tym możemy oglądać, że patrząc na nas dorosłych, czasami my też jesteśmy jak takie dzieci. Der Jesus sagt im ersten Timotheusbrief, Pan Jezus powiedział to do nas w pierwszym liście do Tymoteusza. Ich will, Kapitel 2, dass die Männer an jedem Ort beten. W drugim rozdziale chcę, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu. Es ist nur mal ein Beispiel, es gibt viele. Jest to tylko jeden z wielu przykładów. Ich weiß es nicht, wie es hier ist. Ja nie wiem, jak to tutaj wygląda wśród was. Beten alle Brüder, wenn die Gebetsstunde ist? Czy wszyscy bracia się rzeczywiście modlą, gdy jest godzina modlitewna? Ich will. Ja chcę. Und dann sagen wir, ja, der andere Bruder ist älter als ich, der betet auch nicht.
I wtedy może my mamy usprawiedliwienie. O, tamten drugi brat jest starszy ode mnie, a on też się nie modli. Wenn der betet, dann bete ich auch. Jeśli on się zacznie modlić, wtedy i ja zacznę się modlić. Aber was sagt der Jesus hier zu Petrus? Ale co Pan Jezus powiedział tutaj do Piotra? Ein Knecht ist nur seinem Herrn verantwortlich. Sługa jest tylko i wyłącznie odpowiedzialny przed swoim Panem. Wenn er will, dass er bleibe, was geht es dich an? I tu Pan mówi, jeżeli ja chcę, aby on tutaj pozostał, aż przyjdę, co ciebie to obchodzi? Folge du mir nach. Ty chodź za mną. Ich mache noch ein zweites Beispiel dazu. Jeszcze drugi przykład podam do tego. Wenn zu Hause ein Problem entstanden ist, jeśli w domu powstaje jakiś problem, zum Beispiel hat die Mama verboten, ihr sollt keine Schokolade essen. Na przykład, jeżeli mamusia zabroniła zjeść czekoladę, die heute Abend kommt Besuch und ich brauche die Schokolade noch für heute Abend. Bo dzisiaj wieczorem będziemy mieli odwiedziny i ja tą czekoladę potrzebuję na ten czas. Die Mama kommt nach Hause. Mamusia wraca do domu. Schokolade ist weg. Nie ma czekolady. Dann fragt sie dich, hast du ein Stück gegessen? Wtedy pyta ciebie, czy zjadłeś kawałek? Was ist die Antwort? Jaka jest odpowiedź wtedy? Ja, aber mein Bruder auch. Tak, ale mój brat też. Aber hat deine Mutter gefragt, ob dein Bruder gegessen hat oder ob du gegessen hast? Ale czy mamusia pytała ciebie o to, czy twój brat zjadł, czy pytała, czy ty zjadłeś? Und so sind wir oft auch, obwohl wir erwachsen sind. I takimi też my jesteśmy bardzo często, pomimo tego, że jesteśmy ludźmi dorosłymi. Folge du mir nach. Ty pójdź za mną. Wenn wir es alle machen. Jeżeli wszyscy to uczynimy. Was wäre das? Cóż za wspaniała rzecz by była wtedy. Wenn wir alle diesen Auftrag erfüllen, gäbe es kein Problem. Jeżeli wszyscy byśmy spełnili to zlecenie Pana, nie byłoby problemu. So sagt der Jesus, ich will. I tak Pan Jezus mówi do ciebie, ja chcę. Dieses folge mir nach. I ty chodź za mną. Aber wir kommen zur dritten Stelle, wir sind nicht alleine. Ale też przejdziemy do trzeciego miejsca, bo nie jesteśmy samotnymi. Hebräer 13, Vers 5, letzter Satz. Z Hebrajczyków, z 13 rozdziału, 5 wiersz, ostatnie słowa tego wiersza. Hebrajczyków, 13 rozdział, 5 wiersz. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tu w oryginale jest też nie chcę cię porzucić, ani nie chcę cię opuścić. I 6 wiersz. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Wenn wir gerne dem Wunsch des Herrn Jesus als Knechte entsprechen wollen, ihm zu folgen. Jeżeli my jako słudzy Pana chętnie chcemy też iść za życzeniem naszego Pana i jego naśladować, dann sagt der Jesus, du brauchst es nicht alleine machen. To mówi Pan Jezus wtedy do ciebie, przecież nie musisz tego wykonywać w samotności sam. Ich will dir helfen. Ja chcę tobie pomóc. Und dann können wir sagen, der Herr ist mein Helfer. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, Pan jest pomocnikiem moim. Ich denke, es gibt viele, die hier sind und sich schwach fühlen. Myślę, że jest wielu takich na tej sali, którzy czują się bardzo słabo. Und das ist gut. I dobrze, że tak jest. Es wäre überhaupt nicht gut, wenn wir sagen, ich schaff das schon. W ogóle byłoby to niedobrą rzeczą, gdybyśmy dumnie stwierdzili, ja sobie dam radę. Aber Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Bo Paweł powiedział o samym sobie, jeśli jestem słaby, wtedy jestem mocny. Habt ihr das nicht auch schon in der Schule gemerkt? Czy i tego, żeście nie zauważyli w szkole? Es gab eine Klassenarbeit, eine Klausur. Była jakaś klasówka. Und du hast gesagt, ich brauche nicht lernen, ich schaff das. I ty powiedziałeś sobie, nie muszę się przygotowywać, ja sobie dam radę. Und das Ergebnis war nicht so gut, oder? A ocena za klasówkę nie była dobra, nieprawdaż? Aber als du eine Situation hattest, wo du Angst hattest, wie geht es?
Ale gdy będziesz w takiej sytuacji, że będziesz się obawiał, jak to wszystko się potoczy, du hast gelernt. I wtedy zacząłeś się uczyć, trotzdem Sorge. A pomimo tego jeszcze dalej się martwiłeś, und du hast viel gebetet, dass der Jesus hilft, ich schaffe es nicht. I modliłeś się dużo do Pana Jezusa, Panie Jezu, pomóż mi, bo ja nie dam sobie rady. Dann war das Ergebnis oft viel besser. To jakże często ten wynik z tej klasówki był znacznie lepszy. Vielleicht nicht sofort die beste Note. Może nie od razu była najlepsza ocena. Aber die Gemeinschaft mit diesem Ergebnis war viel größer mit dem Herrn Jesus. Ale ta społeczność z Panem Jezusem pomogła ci, aby ten wynik twojej klasówki był znacznie lepszy. Kommen wir zur vierten Stelle in Bezug auf die Knechte. Przejdźmy do czwartego miejsca dotyczącego właśnie sług Pana. Und zwar aus Matthäus 20. A mianowicie przeczytamy z Ewangelii Mateusza z 20 rozdziału. Vers 14 und 15. 14 i 15 wiersz. Mateusza 20 rozdział, 14 i 15 wiersz. Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne, dlatego że ja jestem dobry? Man könnte die Überschrift geben, ich will belohnen. Można by dać tytuł nad tymi wierszami, ja chcę wynagradzać. Welch eine große Gnade, dass wir als Knechte des Herrn Jesus sogar eine Belohnung bekommen. Jakaż to jest naprawdę wielka łaska, jeżeli my jako słudzy Pana możemy otrzymać wynagrodzenie. Wir sind schuldig, dem Herrn zu dienen. Przecież to my jesteśmy dłużni Panu służyć. Aber er sagt hier als Ermunterung für den Knecht. Ale on tutaj mówi jako rzecz zachęcającą dla tego sługi. Ich will belohnen. Ja chcę wynagrodzić. Und es ist hier wieder typisch für einen Knecht. I tutaj znowu jest rzeczą typową dla takiego sługi, dass er zu dem anderen Knecht schaut. Że ten sługa znowu spogląda na innego sługę. Wir vergleichen auch sofort, was bekommt mein Bruder, meine Schwester. Jakże często my też i porównujemy siebie z tym, co dostaje drugi brat albo druga siostra. Aber wollen wir nicht auf den anderen schauen, sondern in Gemeinschaft mit unserem Herrn leben. Ale my żyjmy nie patrząc na kogoś drugiego, tylko żyjmy w społeczności z Panem. Und wir können uns gewiss sein, wir dürfen etwas tun für den Herrn Jesus. Ale bądźmy tego też i pewni, że możemy coś uczynić dla Pana Jezusa. Und er möchte eine Belohnung geben. A On chce nam dać za to wynagrodzenie. Aber diese Belohnung bedeutet nicht sofort Reichtum auf dieser Erde. Ale te wynagrodzenie wcale nie musi oznaczać, że uczyni ciebie bogatym na tej ziemi. Sondern der Lohn ist, die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu erleben. Ale po pierwsze, te wynagrodzenie jest tą społecznością, w jakiej ty możesz żyć z Panem. Ja, Herr Jesus ist also unser Herr und wir sind seine Knechte. Bo Pan Jezus jest naszym Panem, a my jesteśmy Jego sługami. Damit kommen wir zum sechsten Punkt. I tym samym możemy przejść do szóstego punktu. Es geht jetzt um die Versammlung. A chodzi w tym punkcie o zgromadzenie. Der Jesus ist der Herr in der Versammlung. Pan Jezus jest Panem w tym zgromadzeniu. Und wir lesen in Hebräer 2. I teraz przeczytamy z listu do Hebrajczyków z drugiego rozdziału. Vers 12 und 13. 12 i 13 wiersz. Hebrajczyków drugi rozdział, 12 i 13 wiersz. Mówiąc, będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia i znowu ufność z Nim pokładać będę i znowu oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Hier finden wir, was der Jesus in der Versammlung tun will. Tutaj mamy opisane to, co Pan Jezus chce uczynić w zgromadzeniu. Was tut er? Vier Punkte. Co On czyni? Są to cztery punkty. Erstens, ich will deinen Namen kundtun.
Po pierwsze, ja chcę. Zweitens, u nas znowu tego słówka chcę brakuje. Chcę opowiadać imię Twoje. Zweitens, in der Versammlung will ich dir Lob singen. Po drugie, chcę pośród zgromadzenia Ciebie wychwalać. Drittens, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Po trzecie, ja chcę moją ufność w nim pokładać, 13 wiersz. Und viertens, siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. I czwarta rzecz, oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Das sind Bemühungen des Herrn Jesus für seine Versammlung. Takie są właśnie te wysiłki Pana Jezusa skierowane dla dobra zgromadzenia. Und wir können jetzt nicht viel Zeit darauf verwenden, aber es ist wunderbar zu sehen. Nie możemy niestety zbyt wiele czasu na ten temat poświęcić, ale jakże to jest cudowne, gdy temu się bliżej przyjrzymy. Der Jesus möchte den Namen des Vaters offenbaren. Pan Jezus chce właśnie imię Ojca objawić. Wir haben Gott als unseren Vater. My mamy Boga jako naszego Ojca. Der Jesus hat zu Maria gesagt, ich fahre auf zu meinem Gott und eurem Gott, zu meinem Vater und eurem Vater. Pan Jezus powiedział do Marii, ja idę do mojego Boga i do waszego Boga, do mojego Ojca i do waszego Ojca. Dürfen wir mehr in dem Bewusstsein leben, Gott ist mein Vater. Czy i my nie moglibyśmy więcej żyć w tej świadomości, że Bóg jest moim Ojcem? Daraus hervorkommt der zweite Punkt. A z tego właśnie wynika drugi punkt. Inmitten der Versammlung will ich dir loben, Lob singen. Ja w pośrodku zgromadzenia chcę Ciebie chwalić. Das ist Anbetung, die von dieser Erde zu Gott dem Vater emporsteigt. To jest właśnie uwielbienie, które ze zgromadzenia będzie mogło wstępować do Boga Ojca. Dann sehen wir als drittes, dass aus der Beziehung zu Gott dem Vater Vertrauen erwächst. A po trzecie możemy oglądać, że z tego związku z naszym Bogiem Ojcem wynika również też i nasze zaufanie do Niego. Wenn wir mehr in diesem Bewusstsein leben, jeżeli będziemy więcej w świadomości tego żyli, Gott ist mein Vater, że Bóg jest moim Ojcem, und ihn dafür loben, i Jego za to wychwalać, dann ergibt sich ein Vertrauen. Wtedy właśnie powstanie uczucie zaufania. Ich versuche auch das an einem einfachen Beispiel klar zu machen. Spróbuję to teraz na podstawie prostego przykładu zilustrować. Je länger man verheiratet ist, im dłużej jest się w związku małżeńskim, je länger lernt man einander zu vertrauen. Tym coraz to bardziej uczymy się zaufania jeden do drugiego. Wir sind hier auf der Erde. Meine Frau hat Schwächen, ich habe Schwächen. My przecież jesteśmy tutaj na tej ziemi. Moja żona ma słabości, ja mam swoje słabości. Deswegen ist der Vergleich sehr schwach. I dlatego to porównanie, które teraz podaję, jest samo w sobie bardzo słabe. Aber wenn wir mit Gott in Gemeinschaft leben, ale jeżeli my będziemy żyli z Bogiem w społeczności, dann wächst das Vertrauen, je länger mehr wir ihn kennenlernen. To nasze zaufanie do Niego ciągle będzie wzrastało, im dłużej będziemy z Nim żyć. Und dann sehen wir als viertes, i po czwarte możemy to oglądać, dass es auch zu einem Zeugnis führt für Gott. Że to wszystko będzie prowadziło do świadectwa składanego dla Boga. Siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Da müssen wir einmal lesen in Jesaja 8. I w tym celu musimy przeczytać z Księgi Izajasza z 8 rozdziału, dass wir dort ein Bild vom Überrest finden. A tam znajdujemy opisany obraz tej resztki wierzącej Izraela. Und dann heißt es weiter, sie sind zu Zeichen und Wundern in Israel. W 18 wierszu możemy przeczytać w drugiej linijce, jesteśmy znakami i cudami w Izraelu, dokładnie mówiąc.
Also der Zusammenhang in Jesaja macht klar, dass es spricht von einem Zeugnis für Gott. A więc to miejsce z Izajasza jasno pokazuje, że my jesteśmy świadectwem dla naszego Boga. Also wenn der Jesus wünscht, das zu zeigen in der Versammlung. A więc jeżeli Pan Jezus sobie tego życzy, abyśmy to pokazywali w zgromadzeniu, dann wollen wir mehr darin leben. To przecież chciejmy więcej w tym żyć. Aber tun wir zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft. Ale na zakończenie skierujmy nasze spojrzenie w kierunku przyszłości. Und zwar aus Johannes 17, Vers 24. A mianowicie spójrzmy na Ewangelię Jana, 17 rozdział, 24 wiersz. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 24 wiersz. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Das ist die höchste Segnung, die wir uns überhaupt vorstellen können. To jest właśnie to najwspanialsze błogosławieństwo, jakie w ogóle jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Der Jesus spricht über die Gläubigen mit seinem Vater. Tu w tym rozdziale Pan Jezus omawia ze swoim Ojcem sprawy tych wszystkich, którzy są Jego własnością. Und er möchte die Gläubigen, seine Versammlung, da haben, wo er ist. I on chciałby wierzących, Jego zgromadzenie, posiadać w tym miejscu, w którym on sam przebywa. Ich will. Ja chcę. Wo ich bin. Tam, gdzie ja jestem. Wir können das überhaupt nicht fassen. Nie jesteśmy w stanie tego w ogóle pojąć. Was bedeutet wo ich bin im Johannes Evangelium? Co to w ogóle oznacza, gdzie ja jestem, przedstawione w Ewangelii Jana? Dieser Ausdruck kommt viermal vor im Johannes Evangelium. To wyrażenie czterokrotnie pojawia się w Ewangelii Jana. Und es ist immer das Haus des Vaters gemeint. I zawsze ma na myśli właśnie dom ojcowski. Wir sollen da zu Hause sein, wo Gott der Vater und Gott der Sohn zu Hause sind. A więc my mamy mieć swoje domostwo, gdzie Bóg Ojciec i Bóg Syn też mają swoje domostwo. Die Bibel beschreibt uns das in verschiedenen Ausdrücken. Biblia opisuje nam to za pomocą różnych określeń. Damit wir es etwas verstehen. Abyśmy mogli cośkolwiek z tego zrozumieć. In Johannes 1 heißt es der Schoß des Vaters. W Ewangelii Jana jest napisane, opisane łono ojcowskie. Ein Kind auf dem Schoß der Mutter ist das Bild. To właśnie dziecko, które zasiada na łonie swojej matki, jest obrazem tego. Wenn ich ein Kind auf dem Arm habe, bo gdy mam dziecko swoje na ramionach, was nicht mein Kind ist, ein Kind, ich nehme es auf den Arm, aber es gehört nicht mir. A chodzi o dziecko, które nie należy do mnie. Biorę po prostu na ramiona dziecko. Und plötzlich fängt es an zu schreien. I nagle to dziecko zaczyna płakać. Wohin bringe ich es? To więc do kogo teraz odnoszę to dziecko? Zur Mutter. Do matki. Und auf dem Schoß der Mutter wird es ruhig. I tam właśnie na łonie matki to dziecko się uspokaja. Das ist das Bild. To jest właśnie tutaj obraz tego. Es wird auch bezeichnet als der ewige Wohnort Gottes. Również to miejsce jest określane jako te miejsce odwiecznego zamieszkania Boga. Es ist der ungeschaffene Himmel. A mowa jest tutaj o tym niebie, które nigdy nie było stworzone. Dort ist die Heimat des ewigen Lebens. Tam jest właśnie ojczyzna żywota wiecznego. Wir können jetzt nicht alle Stellen aufschlagen, wo die verschiedenen Schreiber uns einen Hinweis geben. Nie jesteśmy w stanie teraz otwierać wszystkich tych miejsc, w których różnorodni pisarze Biblii na ten temat się wyrażają. Paulus sagt, der Jesus ist höher als die Himmel. A Paweł napisał do nas, że Pan Jezus jest wyższy niż niebiosa. Oder Petrus zeigt es uns im Bild der Shechina, der Wolke der Herrlichkeit. A Piotr nam to przedstawia właśnie w postaci tej Szeszyny, czyli tego obłoku chwały, jaki był nad świątynią Pana.
Wir wissen nicht, wie lange wir noch hier auf der Erde sind. My nie wiemy, jak długo jeszcze będziemy żyli na tej ziemi. Aber wenn der Jesus sagt, ich will, ale jeżeli Pan Jezus to powiedział, ja chcę, dann kommt der Tag, wo das wahr wird. To wiemy, że nastanie taki dzień, w którym to się urzeczywistni. Und was sollen wir dort tun? A co my tam mamy czynić? Damit sie meine Herrlichkeit schauen. Aby oglądali chwałę moją. Aber wir müssen nicht warten, bis wir dort sind. Ale wiedzmy, że nie musimy oczekiwać aż do tego czasu, gdy tam będziemy. Sondern je mehr wir uns hier und heute schon mit der Herrlichkeit beschäftigt haben, ale wiedzmy, że im więcej będziemy się już tutaj na ziemi dzisiaj zajmować tą chwałą przyszłą, umso wunderbarer wird dieser Platz für uns werden. To wtedy coraz to cudowniejsze będzie dla nas to miejsce. So wollen wir uns mehr mit diesen Dingen beschäftigen. I dlatego chcielibyśmy więcej się zajmować tymi rzeczami. Aber noch einmal, möchte niemand hier sein, der den Herrn Jesus noch nicht als sein Heiland kennt. Ale jeszcze raz to powtarzam, oby nie było w tej sali ani jednej takiej osoby, która by nie znała Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Sonst bist du nicht da, wo der Jesus ist. Bo inaczej nie będziesz w tym miejscu, gdzie teraz przebywa Pan Jezus. In der Zukunft. W przyszłości. Sondern dort, wo der Teufel ist. Ale będziesz w przyszłości w tym miejscu, gdzie przebywać będzie diabeł. Der Jesus sagt, ich will dich retten. A Pan Jezus mówi do ciebie, ja chcę ciebie ratować. Was ist deine Antwort? Jaką dajesz teraz odpowiedź? Aber wenn wir sein Eigentum sind, sehen wir, welch ein Panorama sich öffnet für den Herrn Jesus. Ale jeżeli jesteśmy Jego własnością, to spójrzmy na to, jak wspaniała panorama otwiera się przed nami, gdzie stoi Pan Jezus. Im Gebet in Matthäus 5 heißt es, w tej modlitwie zobrazowanej w Mateusza w 5 rozdziale jest napisane, Dein Wille geschehe. Wola Twoja niech się stanie. Möchten wir uns mehr öffnen für diesen Willen des Herrn Jesus. Obyśmy więcej się otwierali na tą wolę Pana Jezusa.